Martwiłeś się? Nie, nie, wszystko normalnie. W 0,7 tobie zrobiłem, także jestem zdrowy. Nie wiem, chcę w ligę pograć, bo jest dużo nowości, widzę. I muszę przedstawiać chociażby tego Ocean Drake'a i w ogóle Mundo muszę pograć. Oj, tak, 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 Mundo. To jest to. I myślę, że chcecie też oglądać Mundiaka. Kubek? Gówno? Powiem ci tak, później ci zaprezentuję, co ten kubek potrafi. Patrzcie to. Czy tu jest teraz rurka? Ale on się generalnie składa na coś takiego. Nie wiem, czy to widzicie. Całkiem spoko. Kosztuje 80 zł, bo to jest opcja większa i z rurką. Mniejsza kosztuje, kurde, chyba 65 XD. Jakoś spodziewałem się waszej reakcji do tego typu, ale... No, stać mnie takie wygody, rozpieszczacie mnie, no to sobie kupiłem. Było pewnie 10 razy, ale... I tak je zadasz? No, już przy takim wstępie, który cię usprawiedliwia, mogę na to pytanie odpowiedzieć. W porządeczku. No i mam tak. Najgorsze były pierwsze dni. Pierwsze 3-4 dni były najgorsze. Teraz już jest okej. Okay, w miarę. Nadal mi to przeszkadza i czuję się lekko skrępowany z tym. Zwłaszcza jak mi plaster odejdzie i to widać na wierzchu. To są takie raz dwa duże strupy. No, nie wygląda to za dobrze i... No ale jak przykryję plasterkiem, to jest okej. Okay. Jeśli pani, jakaś pani mi zwróciła uwagę, że jakaś starsza pani mówi, że właśnie, że jej młodsza córeczka właśnie też idzie. Że to coś tam sobie w paluszek zrobiła. I idzie do szpitala. Zbiła sobie chyba paluszek. A ja mówię, no ja mam trochę gorzej. Okej, no i się może w końcu zobaczę to D1. Goście, miałem mastera i mogę go mieć na koniec sezonu, stwierdziłem, że nie będę kisił. Ty mi coś pierdolisz o D1? Mordo, tu jeden z chłopaczków z PGA. Mam nadzieję, że... No pamiętasz, byku, jakby coś się działo, jeszcze działo odnośnie bójki, numer masz, to dzwoń. Jeden z chłopaczków na PGA. O, to wiesz to... Tylko w sumie jeden chłopaczek z PGA jest, którego znam. Więc dobrze wiem, kogo chodzi. Bo, no na PGA w sumie tylko jedna osoba podbiła. Więc okej, okay, okej, okay, będę dzwonił, wszystko pamiętam, wszystko mam. Spoko, skontaktuję się. Dobra, wpada mu na plecy, jazda z pajacem. Czekaj, dobra, łatwo. Dobra, najsik. Dariusz nie ma stecznego biegu, nigdy. Zawsze do przodu, zawsze do przodu. Dobra, walę cię w rurę, frajer. Są kryzby, może coś ci się też przykleiło? No twój mikropenis mi przebił policzek, niestety, kryzbu. W ostatnim razie. Musiałem zakleić dziurę. Eminem się z mnie śmieje, że wziąłem wegańskiego drwala. I pisze mi coś tam, że jeszcze rurki mam ubrać. Ale no tak, zbalansowałem poziom homoseksualizmu w tym zamówieniu. I jeszcze wziąłem ostrego drwala. Którego nie zjadłem, ale będzie konsumowany. Go Senna. Ty, na szala zrobili, to jest. Popcamp! Uuuu, kwadryki! Huhuhu! Co on chciał ścianą za... Co? Najebany chłopek. Gin, kurwa. To dalej gówno i mono, też tak uważam. Ścierwa jakich... Takiej chujowej runy jeszcze w tej grze nie było, jak to, co wymyślili. Nie wiem, cały sztab, kurwa, ludzi myśli nad tą grą. I kto wpadł na taki pojebany pomysł, żeby coś wymyślić, że może losowe runki wszystkie. Założenie tej masterki jest takie, że w innych drzewkach są lepsze masterki niż te, które ty chcesz z tego drzewka, które grasz. Czyli załóżmy, że ja chcę grać sorcery i inspiracje, a chciałbym mieć główną masterkę jakąś z tego. Z precyzji albo z resolve. Na Jaxa? Czemu na Jaxa? A, bo masz mały cooldown i się te masterki zmieniają. No na pewno jeżeli już, to tylko na melee jakąś postać. Nie no, wydaje mi się, że tak jak ktoś pisał, na Jaxa, na Tryndę, jeżeli już. Ale i tak uważam, że Trynda woli mieć lethal tempo zawsze. A Jax woli mieć zawsze Conqueror'a. I mi się po prostu nie opłaca innych masterek grać, no po prostu im się nie opłaca. Mam fight 530, armora. Jak on z Yumi pewnie jest nie do zabicia. My mu shielda nie możemy zbić. Ja pierdolę, shield mu nie zszedł, no. No. Kurwa.
Patrz, śmieje się jebany. Nic mi nie zrobisz. Nie no, nie. Ileż shielda na jeden mountain? W ogóle mountain też jest całkiem okej. A wiecie, że który raz w życiu strzelam z ucha, czekaj. Drugi, chyba. Drugi raz strzelam z ucha. Raz jest jakieś strzelam z ucha? Jak mi na WF i iPhone'a zajebali, jak się przebierałem. Miałem go tydzień. Ale nie odzyskałem. Myślę, żeby mi napierdolił, jakby mu spotkał. Ale wiecie co, wyjaśnię. Gaz pieprzowy. Wtedy mięśnie nie grają, no. To będzie trudno napierdolić. No z partyzanta to na pewno. Łatwiutko. Ja tak szczerze, to ten cios, który ja dostałem, mi nie powalił, a mi nie, jakoś mocniej nie ogłuszył. Ale no też była ochrona tuż obok. Nie wiem, nie mam pojęcia, co by było dalej, jakby ich nie było. Nie mam pojęcia. Ej, ale serio, uważam, że to, co zrobiłem, to nie jest takie konfidencjonalne, naprawdę. Myślę, że nawet jakiś prawilniak z ulicy przyszedł i powiedział, że no, w sumie to chuj. Tak by powiedział. Byście byli w tej samej sytuacji, to pierwsze, co byście zrobili, to byście pobiegli na policję. Od razu byście policję wezwali. Od razu. Dobry jest. Ale wiecie, co jest złe? To, że gram kurwa tego do runringa. Dawaj do rzeki. Kurwa, Shina ma? No, ma Shina. Dobra, uciekaj. Wiesz co, ja nie zauważyłem, że ma Shina. I Shina mnie dojebał. Miniesz flash? Nie masz. No, już użyłeś, znaczy. A ja nie mam pula. No. Nie, sorry my bad. Odjebałem. Mam tak, jak chcemy też cokolwiek. Nie no, jeszcze open. Nie no, dobra, graj. Nie no, please, no kurwa, nie chce mi się to grać, naprawdę, to bierz. Przepraszam, ale nie chce mi się. Jakby się dało ustawić bota, który by zagrał za mnie, to bym nawet, kurwa, oddał wszystkie moje RPG, żeby to zrobił. No nie chcę tak bardzo tego grać. Uwierz w siebie. No, jeszcze zaraz pobiegać pójdę i się uśmiechnę do ludzi. Jebeka to jest, szata z nim. Do końca. Poko? A! Kurwa, dawaj krzyku, 4 kominiary na łeb, Audi podjeżdża i tam, gdzie mieszka ten typ i kasujemy freja. Jebać w policję i stres. Wiesz co myśli? Ogólnie, jako że to będzie sprawa, która będzie... No, ostatecznie powinna być w sądzie, tak? Znaczy zostanie umorzona. To później takie donacje mogą zostać wyciągnięte jako argument przeciwko mnie, nawet wycięte z kontekstu. Rozumiesz, co chodzi? Mimo, że sobie żartujemy, haha, śmiesznie, lululu, to ja mogę przez to mieć później utrudnioną sprawę. Spierdolisz, synu? Mówię ci całkowicie poważnie. A jak wygramy, to co? To nic. Jak wygramy, to sobie utnę kutasa. Nie no, nie zrobię tego. Nie no, wkurwie mnie to, że to wygrywamy, no. Dobra, idę. No, walczymy. Teraz też za późno. Nie, za późno. Lucyn jeszcze by to mógł ugrać. Ja to ugram. Wszystko przez nieszczęsnego do ringa. Martwiłeś się? Nie, wszystko normalnie. W 0.7 tobie zrobiłem, także jestem zdrowy. Teraz ten moment. Cyk. I pól. Mam go. Rączka. Jak on ci bugał, to sobie w buchę wziął. Eurosa, chciałem wam zaprezentować, jak kończą konfidenci. Ja jestem konfidentem, a ten Gangplank był antykonfidentem. I tak się kończy pojedynek. Konfidentem z antykonfidentem, no. W imię zasad ulicy. 0-11 mamy, kupa 11-1. Opłaca się, no nie opłaca się być konfidentem. Dobra, dawaj. Ej, stoję! Czad! Jest bug! Wizual, widzicie to? Widzisz to? No. Co ja? Ustał. Wiecie co robi mój kot, jak na przykład idę z nim na spacer i jest samochód? Idzie tyłem, na wstecznym. Zapierdalam po Challengera, widzicie jak szybko biegnę? Oba, czekajcie, kurwa. Nie może, czekajcie. Otarłem sobie czymś ostrym o tą bliznę. Znaczy o bliznę, o tą ranę w środku. Tak mi zaczęło kurewsko biec. Mimo, że ten burger nie jest ostry, poważnie, nie jest ostry. Mimo, że jest, robi się ostry. Nie jest ostry, ale jak mi zaczęło piec w środku, poczułem to ostrość razy 10. Czy mogę mówić normalnie? No nie, mogę mówić tak jak mówię. Panie, jeżeli to normalnie, no to no, tak, a jeżeli nie, no to raczej nie. Nie mogę za mocno ust otwierać. Dobrze, że w ogóle możesz otwierać. Powiem ci, że pierwsze 3 dni, 4, to ledwo mogłem wsunąć taką, wiesz, łyżkę, na przykład no. Zupy, czy tam jogurtu, czy czegoś. Kiedy burgerka, to sobie kryję na małe kawałeczki i wiesz, osobno mięsko, osobno bułeczkę, osobno pomidorka. I tak to się jadło, no.